Wolontariusze Szlachetnej Paczki w całym kraju odwiedzili tysiące rodzin, aby poznać inspirujące historie. Wszystko po to, aby przygotować ich opisy, które 18 listopada zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu. 18 listopada jest otwarcie bazy danych w Szlachetnej Paczce, także wszystkich ludzi, którzy chcą pomóc rodzinom, serdecznie zapraszamy. Aby pomóc takiej rodzinie, należy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i po prostu wybrać konkretną rodzinę. Wolontariusze będą na bieżąco pomagać darczyńcom w stworzeniu paczki odpowiadającej na potrzeby danej rodziny. Następnie po konsultacji z wolontariuszami będą mogli tą paczkę przekazać bezpośrednio do naszego magazynu. Finał projektu jak co roku odbędzie się w drugi weekend grudnia. 9 i 10 grudnia, czyli to będzie sobota i niedziela, nasz magazyn będzie mieścił się przy ulicy Jankowskiego 22 w szkole imienia Gustawa Morcinka. Szlachetna Paczka to projekt Stowarzyszenia Wiosna. Już od 17 lat tysiące wolontariuszy w całej Polsce odwiedzają rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Do projektu są włączane te rodziny, które samodzielnie próbują walczyć ze swoimi problemami. Bo jak mówią wolontariusze, prawdziwa siła do pokonywania przeciwności losu tkwi w nas samych.